Pierwszy trening za wami, jak oceniasz warunki tutaj panujące w Turcji? No warunki niczym nie odbiegają od tych ekstraklasowych i myślę, że nawet lepsze niejednokrotnie, gdzie tam jeździłem na Cypr, to naprawdę tutaj zostaliśmy. Bardzo dobry hotel, bardzo dobre warunki, jedzenie, boiska, także wszystko to jest potrzebne, żeby takie zgrupowanie było udane i przygotowujemy się do ligi. Dzisiaj w tej gierce takiej taktycznej, treningowej, no byłeś nie do przejścia, tak? Kilka razy graliście, napastnicy grali 2-1 na ciebie, ani razu im się nie udało strzelić bramki, nawet oddać strzał. No powiedzmy, że dzisiaj po tej podróży obrońcom było ci tu łatwiej, bo wiadomo, że i ta podróż i zmęczenie, tam chłopaki jak mieli coś skonstruować, nowe boisko, tak, czyli miękkie, trawa, my do tej pory na sztucznym, na twardym, na śniegu, nowe piłki Adidasa, także nowy sprzęt i chłopakom było na pewno ciut trudniej, ale no rzeczywiście dobrze się czuję ostatnimi tygodniami, także fajnie, no ale jeszcze do tego trener tam mnie trochę pompuje jak 18-latka, to też miło. Jutro pierwszy sparing i od razu zmiana rywala, bo okazuje się, że gramy z zespołem ukraińskim i rosyjskim. Miał być Kubań Krasnodar, będzie Metalurg Donieck. No to chyba dobry zespół z tego co kojarzę, także myślę, że pokazaliśmy, że z dobrymi zespołami w tych sparingach nam się chyba lepiej grało jak z tymi słabszymi, także myślę, że te sparingi z lepszym rywalem to tylko więcej korzyści i myślę, że to będzie pożyteczna przeprawa. Dzięki.